Dzień dobry. Mam jacik już zrobiony. Wędkinie. Której pojutrze zawody? Okręg sobie zorganizował. Jeszcze przyjdzie pora na to, żeby to skomentować. Co tu się ostatnio na tym dzierżnie dzieje? Kawał drogi to gdzieś. Facet farmera. Cholera. Dobrze, że jesteś taki silny. Ja już skończyłem misję na dzisiaj. Przynoszę dobrego Samarytanina. No, co masz? A propos zakupu, widzę dzisiaj rano kolega, nie? Stoi tyłem i coś tam, kurde, przełaże, aż się przestraszy, nie? Wyciąga z kapsy, a to patrz, nie? Wiesz, o co chodzi, nie? Wiesz, o co chodzi. Cena. Tak, ja się będę częstował tymi kulkami, ponieważ nic nie mam do pepałek. Cenę zdrab, działaj. Będziesz musiał kupić książkę. Już właśnie kupił. Tak. Natomiast innych rzeczy nie pokażę. A co mam jeszcze? Nic, co mam jeszcze? Ale kupię w zakupach te. No jest branie. A masz podbierak w ogóle? Nie. Zajebisz! Ogarnij podbierak. Ty się nie śmiej, tylko... No, działaj chłopie, biegiem, to ma być bieg! Nie ma to jak... Kurde... Wejść. Ja nie wiem, czy tam w ogóle coś... Kurde, kurde, mogła być ryba! Umie dobrze grać? Umie grać? Dobrze umie grać? No ale przecież była ryba. Jak to się stało znowu? Ostry jest. Siucinka mi odpadła. No jak to się mogło stać? No ale przecież było pikanie, specjalnie czekaliśmy troszeczkę dłużej. Piknęło drugi raz. No. Jak to no? Ale dobrze, no. Jaka to była kulka? Różowa oczywiście. Takie coś i tyle radości. Tylko nie zepsuj mu, zanim przyjdzie. Co, pilnowałaś go? Pilnowałam. Nie wystrzelał mi za dużo kulek? Nie. Dobrze. Trochę za tym, za pasem. Trochę za blisko, ale spoko. Będzie lepiej, jak się to wezmę może tutaj, nie? A ty tak w sumie zamierzasz strzelać z tym teraz, tak? No, zabawkę se kupił, musi się pobawić. W woderach i strzelać z wodera? Kurde, to jest dobry pomysł. I tak będę musiał trawę. Wyrwać. Oczywiście. Na zrobię sobie dwie zaręce, wyrwę krzoki trochę. Nie, no najpierw trzeba przeszykować wszystko. Dobrze, nie? Myślę. Ja? Fantastycznie, myślisz, chłopie. No właśnie, w sumie są na chacie, tak? To będzie jakieś bramko. Co to jest drugie? To drugie jest tam. A to było już? To się nie, to co możesz wziąć. Tiger, co to jest smaczne. Jak dopiero jak będę miał branie, możesz używać. Wcześniej nie. A o, słodki, fajnie. No nie spróbował nawet. Nie? Mogę polizać? Może. Nie, no co ci się może stać? Zjedz. Pewnie umrę. Czekaj. Ozak, tygrysi, kukurydza, nie umiesz czytać. Czy to jest nazwa firmy? Tiger i Korn. Kanta. Nie, nieważne. Może pomielony bratek. Nieistotne. Chciałem, ale to jest najlepsze. O, rozrobiony czosnek. Lekko soli. Nie jest taki jak te utarty. Najpierw pociachany, później utarty. To nie są już żadne żarty. Naprawdę. I to tak trochę stał już, nie? Tak z 2-3 godzinki przesiąkł. Ten karp, który dzisiaj łyknie taką kulkę, pewnie będzie musiał gdzieś na głębokości w osamotnieniu wygonią go. Będzie mi się wypać. Sorry, ale płynie z rury. Czekałem z tą gablą, mówię, kurde, no nie mogę tak od razu dać kurze, bo już by nie było kulek, ale nie? Ale się w ogóle nie przykucowałeś, nie? A, już mi rozkręca, nie? Już mi rozkręca. Ale niby budżetowe, ale jednak konger, no mi służy konger już tyle lat, trochę już nie domaga, ale ciągle dokładnie, służy, nie? Jest taki kurs. Ja. Proste, no ale dobre. Złote, ale skromne. Nie byłem, wiesz, gdzie w tym takim droższym sklepie, ale wziąłem droższą gablę. Tak myślałem, że byłeś tańszy. Mnie tu komary atakują. Jak to tam kurza wygląda? To jest strasznie. Co?
Jak to tam wygląda z brzegu, tutaj te rośliny? Fantastycznie. Wejdź tutaj daleko, głęboko, w te chaszcze, bo tu na pewno nie będzie kleszczy, nie? Nie bój się, wejdź. Dobra, nie? Będzie. No tu jeszcze, nie? Nie, no daj mi tą saperkę. Tu wejdź. Dawaj saperkę. Zostaw, niech gnije fajnie. Ja tego tu nie chcę. Parę chłopców. Niech sobie to rybki zjedzą. O, tutaj, ale. Co on robi? Zamiata? Zamiata. No dobrze, no to fajnie, no. Fajnie tak zrobiłeś, no. No poszedł się, nie? Fajnie, no wiecie, poszedł. Dobra, zarzucamy. Zanęcone, fajnie tutaj wyrzeźbione, no. Wiesz, podstawy masz, żeby... Fajnie było, no. Jestem ten, obiecującym karkarzem. Obiecującym, tak. Początkującym, obiecującym. Tylko nie wiem, czy nie jest za suchy ten palecik. Chyba. A nie. Kurkumy dodałem. Fajnie służy chyba kurkuma, wiesz? Zauważyłem, że do peletu spoko. Hakiem zarzuciłeś, nie? Jakbym chciała podkręcaną. Ja. Spadło trochę peletu. Nie warto. Pamiętajcie o tym telefonie w jeziorze. Siedzi wszystko. O, tak a propos tych śrucinek, nie? Stawi same małe. No, to panie kolego, te śrucinki są ten. No, jakie? Zdaje się, że moja. Jasne. No, pa, jak się śmieje, nie? Mówię, powaga. Fajnie mi śmieje. Weź to zaciśnij kura kleszczykami jakimiś. Dlatego ci spadają, gamoniu, bo masz za słabe paluszki. Ja, zębami. Nie osłabia tutaj, nie tam kręci, ja nie mam nic do powiedzenia. Masz. O! Myślałem, że braknie dla mnie. Ostatnie. O, miodowa. Zmieniasz? Na świeżo. Nie ma brani, nie ma brani, nie ma brani, nie ma brani. Może kart przyjdzie. Nie, lepiej się cofnę. Chcę ci powiedzieć, kura, że coraz lepiej rzucasz. Nie podobało mi się to. Ja. Pamiętaj, żeśmy gadali o tym na jakiś wiatr, jak ciepać. No to rzuciłeś moim zdaniem książkowo. Chcę, żebym to tak zrobić. Nie za wysoko, tylko krótko. Nie lobem, tylko do przodu. Siłowy. Dzień dobry. Miałeś być za kamerę przecież. Ja. Zadawaj pytania jakieś konkretne, rzeczowe. Dzień dobry. Witam serdecznie. Jak samopoczucie? Kurde, takie pytanie jak samopoczucie. No, fantastycznie.
końcu grubsza, tak. Cieszę, jestem zadowolony. Dobra, bez sensu. Chciałem go wystraszyć. Ale co? Idziesz jak słońce, się zgłosić. No. Po piwo dla ciebie. Klachy polo. Żebrałeś i wyżebrałeś znowu. Właśnie nie chcę piwa. Dobra. Powiem ci, że już nie sprawia mi to takiej frajdy. Boże, jak ty łżesz. No i chyba idzie chyba deszcz. No i idzie kura. No i mi uciekł. Pada! Pada! Kopi! Z nami siekiera od kury będzie umyta. No i burza przeszła. To jest... Burzy tu nie teraz było. Teraz jest Gliwica. Burzy tu nie było. No ale był taki, wiesz, opad. Patrz. Goryle w taką pogodę, co się siedzą i szkubią jakieś leśniki. Goryle tylko gorole. Puste też szkubią. Słoniol. Goryle też. Wszystko dobrze? Tak. Jak gorole w ogóle. Co? Nic nie było rano, znaczy w nocy. Jak mogło być w nocy? Ciebie raczej, ja powinienem zadać ci pytanie. Miałeś o drugiej wstać i przerzucić wędki, co? Miałem. Nie udało się. Wiesz, czy sensację jaką? Woda? Zapomniałeś zamknąć, czy co? Nie, zamknięte było. Udało się pod tym. Ale co ci się tak twarz cieszy? No bo tobie się zawsze przydarzają takie fajne rzeczy. Nie rozumiem, a ty się zawsze cieszysz, jak mi się coś takiego przyda. Tu już prawie posprzątane i ostatnie wędki z wody, nie? Ja jeszcze nie, jeszcze mam dwa kurczy. To może być 10 minut i uwiesi się tam jakiś leszczyk i się będę śmiał. Ja ci życzę normalnie. Kurde, dobra, ja jeszcze podciągnę te zestawy tak kubeczka. Może? Chyba zacznę. To zostawię. Fajnie, trzymam. No cudownie po prostu. Umyłeś sobie budki przy okazji. W środku też. A co ty taki zadowolony? Nie wiem, tak mówię. No, ani ryby. Nic się nie działo za bardzo. Taki typowy wyjazd wędkarski. Nara, kleszczu! Dobra, leszczu! Co, do kogo? Wow.
coś ty. Ja do ciebie, koleś, nie fikam. Zaraz tutaj wszystko permetryną wypsikam. Tak. To znikam. Ja sobie tak kopię dżdżownicę na leszcza, przecież mogą być wszędzie kleszcze.